Cześć! Zgodzicie się na pewno ze mną, że jednym z podstawowych produktów do serwisu, montażu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych albo pomp ciepła są przewody serwisowe, zwane inaczej wężami serwisowymi. Po raz kolejny gościmy Michała Wilczka, czyli menadżera producenta Revco w Europie Północno-Wschodniej. Cześć Michał. Cześć Bartek. I Michał dzisiaj zaprezentuje nam szczegółowo węże właśnie producenta Revco do klimatyzacji, jak również do chłodnictwa. Węże połączone wraz z zaworami serwisowymi. Zapraszam do materiału. Michał, opowiedz nam proszę, co to za produkty, jakie są ich zalety, dlaczego warto zdecydować się na te, a nie inne i co byś tutaj o nich więcej nam opowiedział. CCL 60A38410 to jest najnowszy produkt w tej kategorii, czyli w grupie węży serwisowych, czy przewodów serwisowych. To jest bardzo ważna kategoria produktowa w naszej produkcji, która pojawiła się chwilę po tym, kiedy rozpoczęliśmy produkcję opraw manometrycznych. Obecnie tych wariantów jest prawie 80 do różnych zastosowań i z różnymi konstrukcjami samego przewodu. W ostatnim czasie pojawiły się dwie nowości. Zupełnie nowe węże o innej konstrukcji przeznaczone do próżniowania, o mniejszej wytrzymałości na ciśnienie, ale zwiększonej żywotności w głębokiej próżni i prezentowane dzisiaj zestawy, które łączą w sobie cechy przewodów serwisowych z zaworem serwisowym, czyli pozwalają na bezpieczny dostęp do układu bez dodatkowych akcesoriów. Powiedz w takim razie, jak działa taki zawór, jeśli tutaj ktoś by miał wątpliwość i dlaczego na wężu czerwonym i niebieskim te zawory są tego typu, a na żółtym widzimy już normalny zawór kulowy odcinający. Węże bez zaworów czy węże z normalnym zaworem odcinającym, one nie pozwalają na bezpieczne podłączenie do układu, bo przy nakręcaniu się na port serwisowy w początkowej chwili dochodzi do krótkiego uwolnienia czynnika. Słyszymy krótkie ps, co nie jest ani dobre dla środowiska, ani bezpieczne dla naszych rąk. Dlatego też powszechnym stało się używanie tak zwanego zaworu serwisowego, który w przypadku tych dwóch najnowszych zestawów jest wbudowany na wężu. To połączenie jest możliwe dzięki temu, że nasz zawór serwisowy w pozycji wyciągniętej, tłoczka maksymalnie wyciągniętego, zamyka nam przepływ, czyli działa jak zamknięty zawór odcinający. Natomiast po nakręceniu się na port serwisowy jednym pokrętłem otwieramy układ poprzez uruchomienie popychacza i otwieramy przepływ w samym zaworze. Czyli zawór w momencie, jeśli jest wyciągnięty, to nie tylko mamy zamknięty tutaj dostęp do układu, ponieważ wentylek nie jest otwarty, ale również mamy zamknięty tutaj przepływ, co uniemożliwia wyciek chociażby czynnika chłodniczego, który może znajdować się. Wąż, krótko mówiąc, w tej pozycji może być pod ciśnieniem. Twoje pytanie dotyczyło także, dlaczego na niebieskim i na czerwonym pojawiają się takie zawory, natomiast na żółtym jest zawór odcinający. Pamiętajcie o tym, że zawór żółty jest przeznaczony do podłączenia czy też do butli z czynnikiem chłodniczym, która ma w sobie wbudowany zawór, czy też do pompy, więc tutaj niczego nie otwiera. Mówiąc krótko, nie ma tutaj konieczności zastosowania tego typu zaworu serwisowego. Dobrze, Michał, powiedz mi jeszcze, jakie jest ciśnienie, dopuszczalne ciśnienie w tych przewodach? Wszystkie węże, wszystkie komponenty, które produkujemy de facto, z wyjątkiem narzędzi dla nadkrytycznego CO2, projektowane i produkowane są dla ciśnienia roboczego 60 bar. Ciśnienie graniczne eksplozji to jest 300 bar, więc jakby ten zakres bezpieczeństwa
Jest ogromny. Czyli tutaj przy obecnie używanych czynnikach chłodniczych na rynku nie ma żadnych przeciwwskazań i z każdym sobie poradzą. Ja też widzę, że są tutaj wystawione dwa zestawy. Żółty wąż jest wspólny w obu zestawach, ale jeśli chodzi o niebieski i czerwony, w jednym zestawie mamy, tak jak tutaj prezentowałeś, różowe pokrętła. W drugim zestawie te pokrętła są czarne. Powiedz nam proszę, skąd ta różnica i dlaczego te są czarne, a te akurat różowe? Czarnymi pokrętłami oznaczamy standard w chłodnictwie, czyli podejście 1/4 cala. Te oznaczone na różowo są przeznaczone do klimatyzacji, do nowoczesnej klimatyzacji chłodnictwa, czyli układów pracujących z czynnikami 410A i 30. Ale powiedz nam, dlaczego na różowo? Być może niektórzy pamiętają, że czynnik EPST410A, czyli pierwszy pracujący na wyższych ciśnieniach, a co za tym idzie z portami serwisowymi z większą średnicą, ten czynnik był dostarczany w butlach różowych. Stąd cała historia. Rozumiem, czyli węże z czarnymi pokrętłami do chłodnictwa, do czynników z przyłączem 1/4 cala, natomiast różowe klimatyzacja, no i bardzo popularne w obecnym czasie pompy ciepła, gdzie mamy czynnik R410 i wypierany przez R32. Przez R32 również ma takie samo przyłącze 5/16 cala. Podkreśliłbym dwie bardzo ważne cechy węży Revco generalnie. Po pierwsze, zunifikowany i wygodny typ uszczelki, który niezależnie od wielkości przyłącza, czy 5/16, czy 1/4, wielkość uszczelki jest ta sama, to jest ta sama uszczelka jako element serwisowy dostępna czy w wersji tej oryginalnej białej teflonowej, czy dla zwolenników uszczelki gumowej jest także dostępna wersja czarna. Powiedzmy jeszcze, jeśli ktoś jest zwolennikiem czarnych gumowych uszczelek, to ma możliwość wymiany? Tak, jak najbardziej. Uszczelka jako część zamienna dostępna jest w wersji teflonowej i czarnej. To jest wszystko kompatybilne. Biała uszczelka teflonowa, ona jest mniej wygodna na samym początku, bo jest twardsza i wymaga większej siły przy dokręceniu, ale dlatego w naszych nakrętkach pojawia się sześciokątne podejście do klucza. Przewagą uszczelki teflonowej jest prawie 10-krotnie dłuższa żywotność. A jak wygląda sprawa, bo mówiliśmy tu, że są różne przyłącza, czyli jest przyłącze 1/4, jest 5/16. Jeśli chodzi o uszczelki, mamy tu jakąś różnicę? Czyli to jest jedna uszczelka. To jest jedna uszczelka, nie ma znaczenia, czy ona będzie w 5/16 czy 1/4. Czyli użytkownik, decydując się na wymianę uszczelek, nie musi się zastanawiać, jaką dobrać, bo każda z dostępnych będzie odpowiednia. Uszczelka Revco pasuje do każdego. Jedyne co, to musi się zdecydować, czy pozostaje przy teflonowych w tym przypadku, czy chce przejść na te zdecydowanie tak Większe gumowe. Warto podkreślić jeszcze specjalną konstrukcję węża. To ona decyduje o tej zwiększonej żywotności węży Revco i wyjątkowo dobrej elastyczności w niskich temperaturach czy pod wpływem niskich temperatur, bo nie musi być na zewnątrz zimno, żeby wąż pracował w niskiej temperaturze. Natomiast warstwa zewnętrzna, nie każdy wie, ona jest perforowana. Pamiętam swoje pierwsze zgłoszenie reklamacyjne nieszczelnego węża, które mnie z lekka przeraziło. Na krótkim filmie wąż umieszczony pod ciśnieniem, umieszczony w wodzie, przeciekał w wielu miejscach, w regularnych odstępach. Ta perforacja zabezpiecza nas przed tworzeniem się balonu, czy wręcz eksplozji węża, jeśli pojawi się nieszczelność w samym rdzeniu. Więc jeśli zaobserwujecie taką perforację na całej długości węża, to oznacza, że czas wymienić wąż na nowy, lub jeśli zdarzyło się to z wężem w okresie gwarancji, zgłosić go do serwisu, znaczy do punktu sprzedaży, wymienimy. Czyli ta perforacja wpływa również na bezpieczeństwo. Tak, to jest ze względu bezpieczeństwa. Powiedz Michał, jeszcze jaka jest długość prezentowanych przewodów? Te węże o długości 60 cali, czyli 1,5 metra, to jest ta nasza najbardziej popularna długość, natomiast
Generalnie węża jesteśmy w stanie dostarczyć w długościach od 15 cm do 50 metrów. Chciałbym, żebyś odniósł się jeszcze do jednego tematu. Widzę tutaj na jednym i drugim zestawie takie charakterystyczne logo Swissmade. Czy to znaczy, że są produkowane w Szwajcarii? To jest cecha charakterystyczna naszych flagowych produktów, których produkcji nie wypuszczamy poza Szwajcarię. Logo Swissmade może pojawić się wyłącznie na produktach robionych w Szwajcarii. Powiedz mi jeszcze, co w sytuacji, czy jeśli coś tutaj, będzie jakaś awaria, czy jest możliwość, że coś się tutaj może zepsuć, czy możemy to wtedy naprawić, czy węże już są wtedy do wyrzucenia? Bardziej tutaj chodzi mi o mechaniczną sprawę, czy nie to, co wspominałeś o zniszczeniu węża, rozerwaniu. Tylko jakaś kwestia mechaniczna, czy to przy zaworze, czy... Węże dostępne są w zestawach, natomiast dostępne są do nich także części zamienne. To znaczy, jeśli w przyszłości zauważymy nieszczelność czy w wężu, czy jakąś usterkę w zaworze, jesteśmy w stanie to w tym miejscu rozkręcić i wymienić tylko ten element, który wymaga naprawy czy wymiany. Rozumiem, czyli te elementy wymienne są do zakupienia i każdy serwisant może samemu dokonać tej korekty. Dobrze, bardzo fajnie się Ciebie słucha. Ja sobie w międzyczasie odnotowałem kilka punktów. Pozwolę sobie podsumować te punkty naszym widzom. Potwierdź proszę, czy jest wszystko tak, jak mówiłeś. Prezentowane przewody serwisowe łączą funkcjonalność przewodów serwisowych z zaworami serwisowymi. Dwa w jednym. Konstrukcja tych przewodów umożliwia ewentualną łatwą naprawę. Są kompatybilne z innymi przewodami serwisowymi oraz zaworami. Jeden rozmiar uszczelki do wszystkich przyłączy, czyli czy to przyłączy 1/4 do chłodnictwa, czy do klimatyzacji, do pomp ciepła 5/16, uszczelka jest identyczna. Dokładnie. No i myślę, że też bardzo ważny punkt, produkcja w Szwajcarii. Gwarancja najwyższej możliwej jakości. Super, bardzo Ci dziękuję za te wyczerpujące informacje. Dziękuję. A Wam przypominam, że jeśli nie posiadacie jeszcze odpowiednich przewodów serwisowych lub jeśli posiadacie, ale nie jesteście z nich zadowoleni, to myślę, że wybór tego producenta na pewno będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, co Michał też potwierdzi. Dziękuję. Zapraszamy do naszego sklepu coolmarket.pl. A jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach albo dzwońcie do naszego biura obsługi klienta. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.